To oficjalnie was witamy na... Pamiętam sobie przecież, że ktoś... Na konkretnym planie dokończę za nią. Tak. Kto według was jest najbardziej lojalny? Nie podjęliście decyzji. Nikt nie wysunął się na prowadzenie. Dziękuję, Zuleja. Hej, Simon, trzymasz się? Psychol na wolności zawsze dokłada ci pracy, no nie? Okej, załogo, cisza, słuchajcie! Ej, słuchać! Straciliśmy glinę. Kolejny nie wróci już na służbę. A mogło być gorzej. To dla nas wszystkich ciężka chwila. Nie. Nie myślałem, że doczekamy dnia, gdy Kalwary opuści ten świat. Tak. Bądźmy szczerzy, on nie należał do miłych gości. Delikatnie mówiąc. Lecz był jednym z nas. W końcu dorwiemy jego morderstwa. Lecz to nie wiesz. Wybacz, sierżancie. Wiemy więcej o świadku? O panience? Wydamy list gończy, za nią i za Adamem Jonesem też. A kto by się tam odzywał? Ale pogadać się musi, żeby będzie. Dopóki nie zdobędziemy dowodów, uznajemy sprawcę za naśladowcę wnykarza. Bardzo możliwe, że to Jonathan Finn pociąga za sznurki zza krat. W śledztwie pomagać nam będzie prokurator okręgowa Felicity Graves. Jest wdrożona w sprawę wnykarza. Chce nam pomóc. Współpracujcie z nią. Detektyw Marley, proszę przejrzeć akta Kalwarego dotyczące sprawy wnykarza. Szukamy wszystkiego, co nam umknęło. Z całym szacunkiem, myślę, że mogłabym spożytkować czas... W ogóle nie wiem, czy ucieka daleko od niego, stoi ja na tych ogólnych filmikach. Jak jest pokazana jego twarz, stoi przy nim, centralnie tak, przy nim. Jasne. Dobra, za szybko tu. No dobra, do roboty. Pamiętajcie, się odsuwam. Że Kalwary was obserwuje, gdziekolwiek nie trafił. Nie zawiedźcie go. Udaje, że jest super. A widzisz, jak ona daleko od niego stała? Cześć, panno Graves. No Ella. W porządku? Och, nie wiem, ale to jakaś spirala nieszczęść. Bez wytchnienia wszyscy mają mnie za świra. Hej, nie stresuj się tym bardziej niż to konieczne. Masz przecież alibi, no nie? Na nockę. Kiedy widziałam się z Finnem w pace, zaoferował pomoc. I? Jeśli Adam Jones istnieje, Finn nas zaprowadzi. Ale to nie takie proste. Sędzia musiałby go na chwilę puścić z celi śmierci. Zgadzam się, Miko. Ja, wiesz, nie. Życzę szczęścia. Porozmawiam z sędzią. Jeśli to trop, musimy go zbadać, póki jest czas. Mógłby się przydać, mam nadzieję. Pogadam z sędzią Vanstonem, jak się zgodzi. Czy pójdziesz z nami? Tak, jeśli ogarnę te papiery. Shipuję mocno. Jedyna rzecz wciąż nie daje mi spokoju. Co? Zapytałeś mnie o alibi. Na miejscu zbrodni. Czy ty naprawdę uważasz, że miałam z tym coś wspólnego? Nikim tego nie uzna, tylko... Zapytałam cię o coś. Czy możesz mnie puścić? Chcę wiedzieć, dlaczego mi nie ufasz. Becky, cóż, twoje scysje z Kalwarem to nie tajemnica. Pojawią się pytania, więc zapytam pierwsze. Myślałam, że chociaż mój partner stanie po mojej stronie. Chodzi tylko o to, żebyś miała odpowiedź, okej? Okay? Wiem, jak to wygląda. Gdyby dowiedziono, że zgubiłam dowody, byłoby po mnie. Więc tak, motyw. Czemu na Kalwarego nigdy nikt nie doniósł? W końcu sam by wpadł. Być może. Dlaczego to nie wyrabiał? Nagrywał dziewczyny bez ich wiedzy. Jedna go chciała udupić, bo wrzucił ich sekstaśmę do sieci. Musiał jej zapłacić 6 pensji. Ochydztwo. Ale wiesz, w którą stronę? Się pojawił, więc lepiej, żebyś miała odpowiedzi. Czemu szef przydzielił cię do akt? Czemu się uwziąłeś, Tom? Co? Nie łapię tego. Specjalnie chcesz mnie wkurzyć? Zacząć ze mną wojnę? Że co?
Może spróbuj. Czy to ma być groźba? Przecież, że dubbingi, w sensie wygląd, w sensie do wyglądu tych postaci mnie... Kto z was ma największy dar przekonywania? Czuję, że będzie pod górę. Nie wiem. Czemu nie ma więcej opcji? Zaczęły się trudne wybory, ale nie w grze. O, mam jeszcze jedną scenę. Czyli Jonathan Finn twierdzi, że to Adam Jones odpowiada za zbrodnie wnykarza z 2012 roku. Tak, no nie wiem, czy wiecie, on wychodzi na dniach najnowsza gra w twórczym Antildona. Detektywa w sensie to jest prequel Antildona. Wierzy w to panie? Logiczne. Siema, siema. Moja kobieta patrzy na telefon, myśli, w którą stronę się przesuwa. Z pewnością wybrał sobie dogodny czas, ale myślę, że on chyba nie kłamie. Przynajmniej nie do końca. Historia jest spójna. Czy ktoś rozmawiał z Jonesem? Od lat jest, no jest właśnie nowa gra, tylko no. Mocno naciągane, nieprawdaż? Nawet jeśli Jones istnieje, mam pewność, że Finn wie, jak go znaleźć. Czekaj, ale mamy żywić się grą, czy... Nie no, mamy się czym żywić, ale że tak powiem... Jak kupimy tą grę, to nie mamy. Może mam po... Nie, dobrze nam idzie, dobrze. Jeśli nie spróbujemy, ser. Zaskakuje mnie, pani panno Grace. Wydajemy hajs na... Co by pani wydajemy w ostatnim czasie hajsu na grę. Co powiem, jakoś to ustaliliśmy. No, ciekawe, w której sesji zagłosowałaś sama na siebie. Przed chwilą ty sama na siebie. Bo to jestem bardziej lojalny. Finn może nam pomóc. Myślę, że jeden dzień działa na przepustce z uzbrojoną obstawą to dzięki. Niewielka cena za uratowanie przed śmiercią niewinnego człowieka. Rozumiem. Dobrze, panno Graves. Przyznam Jonathanowi Finnowi czasową przepustkę i ostatnią policję. Ale tylko na 3 godziny, nie dłużej. Dziękuję. Okej. Adam Jones mieszkał w Las Palmas w tym samym czasie co Finn. Podobno zginął w pożarze, po którym zamknięto placówkę. Tymczasem, zdaniem Fina, Jones przeżył i mordował jako wnykarz. Ale jak to możliwe? To bez sensu. Nie, tam to jest na VR tylko. Sanitariusz w Las Palmas. Nie chciałam tego. Nie mogłam wstrzymać łyżka. Dlaczego tak nazykałam? Prawdopodobnie miał układy z tamtejszymi gliniarzami. Jeśli celami wnykarza byli policjanci z trzeciego, cóż, gość łączy te tropy. Mi też, a jego brat, Vernon LeMay, no bo to Las Palmas brzmi tak. Chyba czas go odwiedzić. Tylko jeszcze się okaże, że dzięki temu wykryłyśmy tego... Zabójca, bo się kliknęłyśmy obie. Coś ty jej kupił. Tyle. No to jest coś, na co ludzie zwrócili uwagę. Ja powiem szczerze, że na to super uwagi nie zwróciłam. To jest gościu z Antildona. Ty się skup, bo będzie quick time event. Ja to działam, mówię o sobie. Pewnie która z nas kliknie pierwsza. To ty. Dlatego ci nie chciało zjechać. Nie było tego. Tu 609, prowadzę pościg. Ścigany uciekł. No to najechać. W sensie na kółeczko. No morderca. W sensie ten facet, którego zabiliśmy od razu. Widziałeś ten przeskok na tak. Mnie, nie? To jest jakiś ogólnoświatowy ten dzień teleportacji, czy jak? Zaczęła się nagrywarka. A.
On w tym czasie zdążył wyciągnąć broń. No dobra. Rzuć pistolet. Rzuć natychmiast. Ja musiała. Nie, 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 nie podchodź tu. Rzuć pistolet. Nie będę powtarzać. Coś kojarzy z obierazkę. Już. Rzuć broń. Gdzie ty tam lecisz? Nie! Jeden mniej. No i nie ma podejrzanego, nie ma, o co wam chodzi. O cholera. Trochę inny wybór. No. Uciekał. No, po co drążyć tam? Fajt łapa. No to nie moja wina, że tam usiadł i spadł. Hej, czarny. Tak, tylko... Tylko zabijam kolesa. Co się stało? No nic, usiadł i spadł. Nie wiem, to wszystko jakiś koszmar. On nagle tam wszedł i... Miałaś tylko zadać się zapytać. Nie wiem, może on chciał się zabić. Skąd ja mam to wiedzieć? Zwolnij. To nie jest moja wina. Zrozum. Chcę to złączyć w całość. On spadł. Tyle. Nic nie ukrywam. Chcę wiedzieć, co się stało. Tak? Czy zabiją mnie kiedyś? Wężysz mord trzeciego stopnia? To ostatnio twoja specjalność. Ciebie powinni za nim posłać. Przekonałbyś go swoją gadką? Robię to, co do mnie należy, Becky. Do nas. Ach, daruj sobie. Ej, ja to co robię? Mnie. Ta twoja paranoja nam nie pomaga. Serio. To ma jakąś paranoję, jakiś... Wal się. Ja gdzieś na górze. Nie mam paranoi i nie jestem szalona. Jezu, w głowie się to nie mieści. Pierdolcie się wszyscy, ty i cała reszta. Bardzo dobrze mi powiedziałaś. Idź do Felicity, niech cię wyprzytuła. Kto według was... Ja to przynajmniej łatwiejszy wybór. Of. Ja! Może ty ja. Jedno imię wyprzedziło inne. Marnej? Właśnie wracam od Vanstona i on wypuści ćwina razem z obstawą. On wypuści ćwina razem z obstawą! Pogadane. Będziesz tam? Okej. Okay. Słuchaj, ogólnie to się na komisarce zabiłam człowieka! Złapałam Vernona Lemeya, brata sanitariusza. Tak? I? Tak, i puściłam! Wyszedł jak idiota na dach i... Spieprzyłam to. Niech to. Becky, przykro mi. I wypuścić go na wolność. Rozbiegłamy tę sprawę. No. Wygląda przez to, że mam telefon, jakby nie odebrany. Mam dalej wybór. Odebrać, nie odebrać, ale już se gada. To jest jakiś nowy model. Tak, szczerze. Ale jak się stoją razem. Ty mogę przyjść. Hello. Ulubieniałeś to coś kinowe Natalią. Patryku, to nie jest nasza wina, to jego. Jaki zadowolony z siebie. Pada mu na ten łysy czerep. Słuchaj, on po dobrych paru latach nie widział. Dostanie zapalenie płuc i umrze przed egzekucją. O, może sobie próbować. Mam no, czuć jednego zabiłam, co mi drugi. Grzecznym. Miło panią widzieć. Wygodnie w kajdankach? No. Czy było śmieszne, jak sprawdzałam nagrywalkę, to wszystko podziałało. Może by pani pomogła. Może ty stopek byś nie zauważył. No dobrze. A wtedy ten telefon w łapką nic nie przydaje. A nie chcę nic z nimi robić. No, porozumiem. Proszę. Nie wiem cię zostawić, w sensie... Dzięki. Tak jak są, to nie ruszać. To tu mieszkał Adam po powrocie z sierocińca? Tutaj... Tutaj Adam dorastał. Ten moment, kiedy przez komentarz Patrykowa, tylko przestał się mogę mówić cokolwiek. Jest czysto. Bezdomni zostawili graty i tyle. Dobra, 5 minut. Oprowadź nas, szefie. Tędy, tędy.
Idź, i zaraz wyskoczy z dachu, z tego, z czegoś i będziemy mieli po nim. Tutaj, ja mam seryjnego mordercę luzy jak kajdanki, ja. Po ucieczce. Od lat nikogo tutaj nie było. Nie twierdziłem, że będzie nas witać. To ja. Nie mam w ogóle... No weź tam, przytrzymałem, co znaleźć tak. Dobra, mamy to. Bardzo często w grach tych twórców gadamy. Mówisz, że to są jego rzeczy? Jego? Nie jakiś tam bezdomny? Bezdomni by nie przyszli. Pentagram. To było u ciebie nie było. Nie. Bo mnie nie wyszedł. Ale co to ma być? Z gry Adama był specem od szkodników. No coś takiego. Był dobry w swoim fachu. Ale to wyjaśnia pułapki na szczurę. Pułapki, oczywiście. Adam niewątpliwie odziedziczył po ojcu talent do likwidacji szkodników. Detektyw Marnej, sierżant chce, żeby kończyć. A to długie miejsce. Coś znaleźliśmy. Potrzeba nam kilku minut. Jak Adam trafił do sierocińca? Ojciec Adama chodził tak pijany, że nie wiedział, co się dzieje. Każdy z nią zamknięte usta. Go za każde krzywe spojrzenie. Mnóstwo da. Raz naładowała jego strzelbę i odstrzeliła mu czerw. Fajnie. A Adam to widział. Fajnie. Zresztą się bardzo swoje życie. Bijesz mnie? Bez warunku, bez odwiedzin dziecka. Chociaż to bardziej ty. Nieważne, że gdyby nie zadziałała, to tatuś prędzej czy później załatwiłby ich oboje. Nie, no są dwie. Znaczy, fajny mamy tato. Wymiar nie, sprawiedliwości. To jednak morderstwo, a nie obrona. To pani opinia. Nikt nie ma prawa do zabijania. I tak. To oko to było na co? Do Las Palmas. Jak to mówią, z deszczu pod rynne. Nie uwierzyłaby pani, co nam tam robili. Romiński i ten drugi zwyrodnialec. Z początku próbowaliśmy walczyć zgodnie z prawem. Dzwoniliśmy po gliny, na trzecią komendę, ale niestety wszyscy mieli nas gdzieś. Nawet nasz własny kurator. Kiedy Adam wydostał się z tamtego piekła, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Tamci gliniarze? Znał ich patrole. Planował każdą akcję co do minuty. Dokładnie wiedział, kto odbierze zgłoszenie i co go potem spotka. Gliny zawiodły, rodzice zawiedli, system też. A pani co? Braliśmy się za oprawców. Taka sprawa. Gdyby skrzywdzono mnie jak Adama? Tak. Chciałabym zemsty. Tak? Dawniej myślałem, że może Adam lepszego. Jako jedyny widzi świat takim, jaki jest. Że widzi całą prawdę. Stara dupa się na tym, widzisz? Dobra, teraz kasę rodzinową przelewasz na moje konto. Mówię, a teraz wiem, że prawdę zna tylko Bóg. Dziękuję pani. Może dobrze może w końcu komuś o tym powiedzieć. Jasne. Co tu nie powiedziałeś? Nie ma problemu. Jest coś... coś jeszcze. Tak? Zakładniczka. Była ze mną. Daniela Cardenias. W ogóle mogli o tym Daniela pogadać? Daniela i siostra były z nami. Na komisariacie. Przeżyły piekło. Izzy się nie pozbierała, a później przydawkowała. Adam wiedział, że Daniela zrobi wszystko dla zemsty na Romińskim. Widzisz, taka stara krzelon nie będziesz. Boże. Zakładniczka była w zmowie. Mówi 609. Potrzebny jest list gończy dla nowej podejrzanej. Danieli Cardenias. Powtarzam, potrzebujemy natychmiast listu. Cardenias nie była zakładniczką wnykarza. Była jego wspólniczką. Oczywiście, to też nie. Zadzwonię do Hilary. To mam w tej rozbija. Widział siostrę Danieli w kostnicy. Może odkopię sprawę. Dasz radę? Decyzję podejmie ten, który jest najśmielszy. Ja.
Idź. 309 jest sugestia? Nie wiem, nic nie mówiła, ciąż. Jak on spitoli. Myśli pani, że zmyślam? Zaczynam wierzyć, ale bez żadnego dowodu na to, że Adam żyje. Mogę zdobyć dowód. Nie, nie możesz. No i przez to, że poluzowali kajdanki, teraz zostawili mi sam na sam. Serio, nie pokażę się, póki macie mnie na smyczy. Jeśli będę sam, dotrę do niego. I podam go wam jak na talerzu. Nawet jeżeli miałbyś rację, Van Stone w życiu na to nie pójdzie. Sharon, za młoda ciąże jesteś. A gdybym miał pluskwę, miałaby pani na mnie oko? Nie. Może się uda? Nie. Jesteś w celi śmierci. Się spociła, zapomniałeś? Za coś, czego nie zrobiłem. Zapomniała pani? A on nie. Jest coś, co... To jest łysy spłynął. Niechcący pominąłem w zeznaniach. O, proszę, oświeć mnie. Adam powiedział mi, że jeśli znajdę się kiedyś wolny za murami więzienia, pomoże mi. Natychmiast. Doprawdy? Udajmy, że panią obezwładniłem. Nikt się tego nie dowie. No chyba upadłeś na głowę. To wasza jedyna szansa. Nie. Oraz moja, żeby zrobić coś dobrego, zanim będzie po mnie. To proste. Łatwo dałbym pani radę. Gliny to łyknął. Ale będzie to na nas. Wyszłoby wiarygodnie. Nie. Proszę oddać więźnia 75422 w ręce funkcjonariuszy. Tu 732, odebrałem zgłoszenie. Proszę czekać na potwierdzenie. Nie. Dobra, stul pysk! Nie chcę o tym słyszeć, ani słuchać. A w ogóle czemu ona się tak nagle na niego rzuciła? Hej! Hej! Nigdzie nie idziesz, kowboju. Chciałam być miła, ale przy sobie. Każdy by się zgodził mnie. I już przyszła z parasolem. No, w ogóle on stał pod parasolem. On nie, ale on jest suchy. Ona nie. No bo on jest łysy i spływa. Trochę włosy się powinna zatrzymywać. Pięknie stoi. Zostawmy sobie się rozwiązać. Wróćmy do początku. Do grabarza. Ofiara Fina zabita bez wyraźnego motywu. Brak znanych powiązań z Astralas. Zastanawiam się, że takie gry jak tak wdowa twierdziła, że nie ma pojęcia, zrobić jeszcze bardziej realistycznej animacji twarzy, skoro... Może po 5 latach znaczy, myślę, że ta animacja twarzy jest. Czas wybrać się do niej w odwiedziny. Tyle, że do angielskiego oddam do polskiego. Ale mi chodzi... Nie, chodzi mi o całkowite robienie animacji twarzy, a nie o częściowe. Bo to jest częściowe. Co jest waszym zdaniem najbardziej szczery? No i znowu się będziemy nie, kłócić. Nie, nie będziemy się kłócić. Nie powiedziałam, że już to wierzę, ale ci rację muszę przyznać. Mhm. Elo, pup. Tak? Pani Johnson? O co chodzi? Te decyzje podejmie no, znajomy, który jest najbardziej szczery. Chyba była odpowiedź, nie powiem, co to myślę. Ostatnio chyba... Poważna, z szacunkiem. Chciałam porozmawiać o pani mężu. Jest pani gliną? Nie mam nic do powiedzenia. Jakie łzy załapie. To czasem jest. Sam też tym zastanawiałam się, czemu są wszyscy mokrzy albo spoceni, wiesz? Tam ty dokonujesz wyboru. A, przepraszam. Nie jestem z policji, jestem dziennikarką. Zajmuję się sprawą wnykarza. Myślałam, że się trzymacie ten... Wie pani, czemu wnykarz chciał skrzywdzić pani męża? Skrzywdzić to mało powiedziane. On go zabił. Rozpłatał mu gardło na amen, dzięki Bogu. Przynajmniej on miał odwagę uwolnić świat od ścierpa. Uścisnęłabym mu rękę. Przysłużył mi się. Pani Johnson, powinna była pani zgłosić, że mąż się nad panią znęcał. O czym pani mówi? Nic pani nie wie. Dzwoniłam na komisariat po 3 razy w tygodniu. Nigdy nie przyjechali. Mieli wszystko gdzieś, dopóki im nie zadziała się krzywda.
Ta animacja była tragiczna. Zdaje się, że miał wiele wspólnych cech z ojcem Adama. Okej, mieliśmy trzy przeskoki. Znikąd. Odwróć się. Że co, że w takim wypadku one się tu przyczają? Tu będzie była klaska. No po to... To jest klaska? No. O, coś innego. Hej! Chcesz się mi pokazać? Co? Czego ty chcesz do cholery? Nie uważam, że uciekam. A czyli i tak uciekaj, się spotykamy w pokoju. Tutaj 609. Właśnie ścigam nieznanego podejrzanego. Tak, to jest zaginiona garba. Czarna bluza. Jestem ciekawa, co teraz będzie w Las Ralmas. No, ja się tam pójdziemy. Bo tam dobrze zgłosiła przez pod, to tej już się nie chciało, nie będę jej gonić, w dupie ją. No, asesyn. Nie, ale to serio już nie idziemy do tego? Że można iść tylko do dwóch? A ty byłaś w tym i... Nie, byłam we wszystkich trzech. Ale wtedy jakby nie dogoniłam. 9:23. Wróciłam na miejsce morderstwa detektywa Jacka Calvarego. Najpierw przyjrzę się bliżej sypialni. Nie jest znowu taka duża. Ale lepiej jednak sprawdzić, czy technicy czegoś nie pominęli. Po prostu wkurza to od czasu oczekiwania. No. Jest up na głosem. Co za rzeźnia. Ślady porozchodziły się po wezgłowiu, od źródła, od ogniska całego wybuchu. Technicy potwierdzili, że kulę wystrzelono z pistoletu Calvarego. Ale czemu? Bo nie ma w pupce dżemu. Ej! Nie znalazłam najważniejszy. A co to jest? Sogin, synu. Bingo. Tak to jest, jak się zamawia pana Lubaczowów. Jakby tak to było? Jak to oglądasz tą serię u mnie? No po... Dzięki. Ostatnio się okazało, że mi na dwa odcinki u Magdy oglądałam ten trzeci z kolei i nie schopnęłam się. Okej, okay, kogo tu... Ups. Cholera, kto to jest? Nie zdziwię się, jak się okaże, że to ta lampucera. Która niby miała być ofiarą, ale było. Bo on nie ma sobie żadnych rękawiczek, ani nic. Nie znajdzie żadnym dowodu, prawda? To ten sam. Co przy domu wdowy. Wow. Cóż, nie sądziłem, że to powiem, ale całe szczęście, że Calvary był takim zboczuchem. Mamy tu przełom.
Ej, no to jednak facet, a ona tylko laska. Do kogo chcesz dzwonić? Felicity Graves. Dzwonię, Felicity Graves. Hej, Felicity? Hej, Becky, co tam? Spotkamy się? Chcę posiedzieć nad dowodami. Mhm. No pewnie. Temple Bar? Git. No to rzeczywiście nam... Zawsze coś nam umyka. To może to właśnie Felicity? Okej, to koniec aktu drugiego. Zaznaczcie pole, gdy będziecie gotowi przejść dalej.